Już tylko chcę powiedzieć, żeby powiedział się jeszcze może na początek pan Babski, tak? I przedstawiciel spółdzielni zakładowej, żeby jednak... Tak, ale jesteście zaproszeni dla dyskusji, proszę bardzo. Bo to też może być gdzie z dyskusji, czy... Proszę państwa, jak wszyscy wiedzą, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, wszyscy właściciele mają obowiązek do końca marca wypowiedzieć umowę firmie, która na dzisiejszy świeci te właśnie. Jeżeli, proszę państwa, jeżeli chodzi o wspólnoty, to w tym momencie, po wypowiedzeniu umowy, wspólnota już nie będzie żadną stroną, jeżeli chodzi o wywóz nieczystości. I tu mam pytanie do pana burmistrza. Czy nie byłoby celowym, ponieważ jest to podatek, tak samo jak podatek od nieruchomości, płacą wszyscy właściciele prosto do gminy, czy też nie można zrobić takiego systemu opłat, żeby właściciele płacili ten podatek sieciowy do gminy. Powiem proszę państwa, dlaczego tak uważam. Otóż jeżeli firma, która będzie odbierała teraz śmieci, to wynika z ustawy, stwierdzi, że w pojemnikach, które są przeznaczone na segregację, będą inne odpady, wtedy na wspólnotę naliczy opłatę 19 zł. My, zarządcy wspólnot, proszę państwa, od tych ludzi tym opłat nie ściągniemy. Dlatego już mam na dzisiaj już mam uwagi od właścicieli wspólnot, że osoby, które będą segregować, one się nie zgodzą na to, żeby ponosić wyższe opłaty. Wiadomo, że zawsze się znajdzie jakaś osoba w wspólnocie, czy ktoś po prostu dorzuci jakieś śmieci do tych pojemników segregowanych i wtedy wiadomo, że wszyscy właściciele będą musieli ponosić za to opłatę. Jak będzie, panie burmistrzu, jeszcze mam pytanie następne, jak będzie sprawa śmietników wspólnych? Bo wiem, że są na terenie miasta wspólnoty mieszkaniowe, które korzystają ze śmietnika wspólnego, który stoi na terenie miasta i korzysta z niego na przykład 2 czy 3 bloki, 3-4 na przykład wspólnoty. Która wspólnota, czy który właściciele zapłacą za te opady niesegregowane, jeżeli firma stwierdzi, że będą one się znajdowały w tych pojemnikach. Oczywiście tutaj na tym tle będzie wiele nieporozumień, dlatego że każdy będzie twierdził, że odpady segreguje, no ale wiadomo, że wspólnoty będą musiały za to zapłacić. Poza tym, proszę państwa, jest problem odnośnie kontroli tej firmy, która będzie wybierała. Bo firma sobie może powiedzieć, że ona tam znalazła jakieś tam pewne śmieci w tych pojemnikach. Tutaj chciałbym powiedzieć, że należałoby zrobić jakiś system, żeby to było prawdą, co ta firma powie, to każda strona by musiała kontrolować tą firmę, żeby ponosić opłaty takie, jak należy. I jeszcze, proszę państwa, jest problem następny. Jeżeli wspólnoty będą musiały płacić ten podatek za właścicieli do gminy, co będzie z właścicielami, mieszkańcami, którzy nie płacą na mieszkanie? A jest takich dużo i będzie coraz więcej. Właściciele nie zgodzą się, żeby płacić podatek za kogoś. Na dzisiejszy dziękuję bardzo. A z tego, co mogę powiedzieć, no niestety, tutaj pana pytanie było, czy my możemy indywidualnie, jak gdyby poszczególnych członków wspólnoty. Według mojej wiedzy nie. Niestety, ale tutaj wspólnota będzie tym partnerem dla gminy. Ja wiem o tym, że trudno zdyscyplinować mieszkańców, ale ja wierzę w to i tu chciałem wszystkim mieszkańcom naszego miasta podziękować, patrząc na to, jak stosunkowo szybko trafiły do nas deklaracje.
jak jest to ten cały ten proces robiony, to myślę, że naprawdę jesteśmy w dobrej sytuacji w stosunku do innych gmin. I ja jeszcze raz powtórzę trzy rzeczy. Ja zrobię wszystko, a już się pojawiły pewne możliwości zaoszczędzenia pewnych z tej prezentacji pewnych kwot, żeby ta opłata była niższa. Po drugie, żeby było wprowadzone inny system płatności, czyli nie wyprzedzająco, tylko po upływie tego obszaru. Będzie to prawdopodobnie w połowie ostatniego miesiąca tego danego kwartału. Oczywiście tutaj jest jeszcze zawsze pytanie, czemu nie miesięcznie? Proszę Państwa, miesięcznie niesamowicie dużo biurokracji by wyrosło i automatycznie wzrosłyby koszty. Dlatego ten system kwartalny z punktu widzenia kosztów też jest bardzo istotny. I trzecia sprawa, no oczywiście w przypadku, tak jak powiedziałem w tym pierwszym wystąpieniu, będziemy robić wszystko, żeby te rodziny, czy po prostu ogniska rodzinne, szerzej rozumując w ten sposób, żeby można było tutaj wprowadzić dla piątej, szóstej czy kolejnej osoby ulgi, żeby to naprawdę dla rodzin wielodzietnych nie było nadmiernym obciążeniem. Ja powiem tak, w niektórych spółdzielniach, proszę Państwa, w Lublińcu dzisiaj jest 10 zł. Więc 9,50 to jest mniej niż obecne 10 zł, więc to też nie jest tak, różnie jest, bo w jednej spółdzielni jest mniej, w drugiej jest więcej. Natomiast ja mam świadomość, że też od prezesów, od zarządu spółdzielni będzie bardzo dużo zależało. Z mojej strony i ze strony urzędu będzie daleko idąca współpraca z wszystkimi podmiotami, żeby ten system był po pierwsze jak najtańszy i jak naj po prostu sprawny, żeby on był sprawny. Ja nie jestem jednego tylko w stanie przewidzieć, bo Państwo wiecie, ustawa Prawo Zamówień Publicznych jest taka, a nie inna. Dzisiaj cena będzie tą decydującą, zresztą nasz przetarg został ogłoszony 19 lutego i myślę, że w okolicach końcówki marca będziemy mieć, będzie wiadomo, ile ta opłata będzie wynosiła. Ale pole do korekty tej opłaty jest. I ja powiem tak, na koniec, tutaj zaraz oddam głos. Ja wolę być tym burmistrzem, który Radzie zaproponuje obniżkę, niż tym burmistrzem, który Radzie miałby zaproponować podwyżkę. A to jest związane z przetargiem. Bo ja już w życiu przeżyłem, że kiedyś powiedziałem, a potem musiałem niestety trochę podnieść. W innej sprawie, w innej gminie. Więc lepiej wierzcie Państwo, że to jest o wiele gorszy po prostu moment dla burmistrza, jakby musiał zakomunikować wszystkim mieszkańcom. Pomyliliśmy się. Musimy tą opłatę jeszcze podnieść. Lepiej. Ustawodawca niestety nie przewidział takiej możliwości, żeby inaczej może przewidział odpowiedzialność zbiorową, jeżeli we wspólnocie czy spółdzielni no ktoś nie segreguje, odpowiadają wszyscy. Jest wyjście, które dopuszcza teraz nowelizacja, żeby zmienić tą stawkę i po prostu zrobić tak, że w zabudowie wielorodzinnej mogą być segregowane inne frakcje. W sposób troszkę inny może to być segregowane. Planujemy również rozbudowę takich lokalnych punktów segregacji jakby kontenerowych. Są to w tej chwili rozwiązania w Polsce wprowadzane w niektórych miejscowościach, osiedlowe punkty segregacji, gdzie ludzie znajdują zatrudnienie, segregują te odpady i dopiero wtedy one są oddawane czy odbierane przez firmy. Jeszcze tam jedna część pytania, a jeśli chodzi o te miejsca gromadzenia, z których kilka bloków czy wspólnot korzysta. No, sytuacja jest taka sama jak ta, w przypadku, gdy z jednego miejsca korzysta jedna wspólnota. No, w dalszym ciągu odpowiedzialność zbiorowa. Natomiast jeśli chodzi o zadłużenie, no, panie Bogdanie, sytuacja jest dokładnie taka sama jak teraz. No, jeżeli nie płaci lokator, no, to są instrumenty w ustawie o własności lokali, które należy wykorzystać, czyli... Wspólnota nie jest narzędziem. Nie jest narzędziem, ale współwłaściciel jest członkiem wspólnoty, tak samo jak każdy inny z właścicieli. Jeżeli właściciel nie ponosi nakładów... Jeżeli ja mam umowę z firmą teraz, to ja jestem w stanie ściągać właściciela. A teraz wy powinniście...
Tak. Tylko ustawodawca przewidział, że niestety zarząd wspólnoty jest odpowiedzialny albo zarządca wspólnoty, tak? Jeżeli zarządu nie ma, no to wtedy do współwłaścicieli jest kierowana egzekucja. Mamy zakładem, który wywozi nieczystości, a nie wspólnota. Ale wspólnota ma obowiązek noszenia opłaty za gospodarowanie odpadów wobec gminy. Znaczy to jest bardzo ważne, proszę Państwa, że teraz rzeczywiście to jest problem. Czy poszczególni mieszkańcy, tak jak w domach jednorodzinnych, to jest stosunek, czy tak obowiązek w stosunku do gminy. Jeśli ja jako właściciel domu jednorodzinnego po sesji nie wnoszę opłaty, Państwa jako gmina przychodzi się do mnie i mnie, że tak powiem, ścigacie tą opłatę, prawda? Natomiast tak, jako właściciela. Natomiast jeżeli jest wspólnota mieszkaniowa, to jest iluś właścicieli tych mieszkań. Jak to wygląda ze strony prawnej? Nieruchomości władający zarząd wspólnoty, zarząd spółdzielny mieszkaniowy. Czy to nie jest, jednoznacznie zapisane w ustawie. Czy to nie jest w związku z tym niedoprecyzowanie prawne? Bo tutaj mamy jakby dwojaką sytuację. To co panowie mówią, woda, prąd, wszystko są indywidualne te rozliczenia. Natomiast wspólnota jest indywidualna, wspólnota ma umowę podpisaną na cały budynek, na cały obiekt wspólnoty. Zakłady wodociągów na przykład. Tak. Panie Bradziszu, ja mam taką propozycję, panie burmistrzu, ja mam taką propozycję, żeby zaprosić do urzędu gminy przedstawicieli wspólnot samorządowych, czy zarządca. Takie spotkanie się odbyło w urzędzie, byli zaproszeni wszyscy właściwie. Ale przyszli, nie wszyscy przyszli, ale przyszli, ale takie spotkanie było. Bo rzeczywiście, no to są takie szczegółowe sprawy, ale bardzo ważne dla nich, mi się wydaje. Te wszystkie wątpliwości powinny być wyjaśnione, tak mi się wydaje. W tym miasteczku wynika, że kultura osobista mieszkańców czasami bywa różna. Nie jest zjawiskiem odosobnionym wcale, że śmieci podrzuca się do kontenerów, które nie są. I to jest zjawisko wcale niesporadyczne. Jest to masowe podrzucanie śmieci do kontenerów wspólnot mieszkaniowych. Ale wynika to z tego, przepraszam, że obiedzę słowo, że płacimy za śmieci wywożone. Jeżeli mamy umowy, że odkupa... Tak, tylko że trudność będzie polegała na tym, że jak teraz ktoś podrzuci, a podrzuci niesegregowane, to ta cała wspólnota mieszkaniowa, czasami może to być na przykład 2000 ludzi, będzie obciążona przez tych, którym się nie będzie chciało stosować do ogólnie obowiązujących zasad. I proszę Państwa, trzeba mieć jedną świadomość, że jak zaczynamy przechodzić do elementarnych szczegółów, to będzie okazywało się, że problemów, im bardziej się będziemy w temat zagłębiać, to problemów wcale nie będzie mniej, tylko będzie więcej problemów do rozwiązania i najpierw będzie taki trudny okres przejściowy. Bo będzie trzeba te rzeczy analizować i po prostu będzie trzeba pewnie co jakiś czas modyfikować te zasady. Sprawa jest skomplikowana z tymi sieciami. W tej sprawie zawiódł całkowicie system konsultacji z mieszkańcami. Totalne zero, to jest zadanie dla Rady. Mówiłem o tym na Radzie, kompletnie żadnej reakcji. Były rozesłane ankiety, mieszkańcy mogli przysyłać ankiety, jedna wróciła. Totalnie radni się tutaj nie spisali. To było dla nich zadanie. Od domu do domu łazić, namawiać ludzi, przedstawiać sprawę mieszkańcom. A nie dopiero przed wyborami. Pan czegoś nie rozumie. Pan był na sesji i pan wie, właśnie, że zgodnie z ustawą konsultacjami zajmuje się urząd. Niech pan nie miesza w to radę. Proszę pana, niech pan radę w to nie mieści. Niech mi pan nie przeda. Rada, ja odpowiadam panu na pytanie, żeby tutaj nie powstawało jakieś wrażenie, że jak pan coś źle całkowicie interpretuje. Konsultacje odbyły się, jak pan Burmistrz powiedział, konsultacje odbyły się w sposób zgodny z prawem, w sposób zgodnie przyjęty dla procedowania tego typu rzeczy. Natomiast to, że zainteresowanie mieszkańców było takie, a nie inne, ja się temu nie dziwię. Dlatego, że rzecz polega na tym, że dopiero jak rzecz się zmaterializowała, czyli na samym końcu, jeżeli dochodzimy to, na co nie mamy wpływu i dochodzimy do tej sprawy kwotowej, to tak. Ale proszę pana, jak pan mówi o tym, że
tutaj radni mają biegać od domu do domu i konsultować z mieszkańcami, to jest panu będzie. Ja życzę panu, żeby pan był radny i wtedy pan będzie biegał. Aktywność radny nie powinna się sprawdzić. Proszę państwa, jedno pytanie, jedna odpowiedź. Taką zasadę musimy przyjąć. Także ponieważ pan jest pierwszy, to jeszcze niech pan jedno pytanie zadawać pan w promocji, a potem na sobie zaproszę. Proponuję to, wszyscy wiedzą, u nas w mieście, że radni jak diabeł święconej wody boją się internetu. Proponuję to, a pytań będzie mnóstwo, proponuję przenieść tą debatę do internetu w formie... Może panu wpadnę słowo, w tej chwili jest nagrywane wszystko, cała ta dyskusja będzie w internecie. Także każdy, kto... Nie dyskusja, chodzi mi o debatę pod przewodniczem przewodniczącego. W tej chwili przepraszam. Czy państwo radni boicie się internetu? Nie? Dobrze, nie boją się internetu, będą w internecie. Okej? Okay? No już nie, no przepraszam, że nie widzą. To jest bardzo dane z kalkulacji, żeby pojawiły się w internecie. Te z kalkulacji przedstawione tutaj. Dziękuję. Dobrze, myślę, że są chyba możemy osiągnąć, tak? Panie burmistrzu. Ja się chcę odnieść do tego, więc ja powiem w ten sposób. Konsultacjami również było chyba ze 150 pytań do burmistrza w tej sprawie. Na każde wątpliwości w pytaniach właśnie w internecie żeśmy odpowiadali, prezentując możliwości, które wynikają z ustawy i możliwości te, które właśnie z tych wyliczeń wyszły. Więc natomiast ustawa przewiduje sposób konsultacji i on, tak jak pan przewodniczący powiedział, został wypełniony. Natomiast ja wiem, o co chodzi. Chodzi o ten taki kontakt bieżący, ale ja powiem wprost. O aktywność radnych w tym momencie, w tej konsultacji. Ale to jest pana ocena, ja do tego i ocena po prostu mieszkańców, czy radni są aktywni, czy nie. Ja niedaleko, bo szanując, że reprezentuję organ wykonawczy, jestem organem wykonawczym, a rada jest zatem organem uchwałodawczym, w związku z tym nie wchodzimy sobie w paradę i to jest bardzo cenne. Natomiast chcę na jedną rzecz zwrócić państwu uwagę. Myśmy wielokrotnie o sprawach śmieciowych również wszystko uwagi, pytania, nawet były pytania zamieszczane na łamach naszych nowin lublinieckich, które praktycznie docierają do wszystkich tych, którzy chcą, mieszkańców. I tam właśnie były podnoszone. Teraz przygotowujemy, bo jeden z mieszkańców zwrócił się też o wyjaśnienie pewnych wątpliwości i w miesiącu marcu będzie szeroka odpowiedź na te pytania tego mieszkańca. W związku z tym ja tutaj nie widzę problemu. Trudno konsultować. Ja tylko jedno zdanie. Trudno konsultować, jak nie było ceny. Bo tak naprawdę mieszkańców najbardziej co interesuje? No cena. No. Ja wyznaję zasadę taką. Lepiej jak ja w tej radzie się pochylę i przeanalizuję w spokoju te dane, które dostarczy mi urząd odnośnie wysokości, śmieci, kalkulacji i tak dalej, niż bieganie chaotycznie po domach, bo nie każdy sobie to musi życzyć. I ja tego wymagam po prostu od radnych, żeby sobie... Rada jest po to, że państwa reprezentuje, ale reprezentuje państwa w sposób merytoryczny. I chciałem tylko dopowiedzieć, 30 tysięcy złotych było przeznaczone w tej prezentacji, którą pan naczelnik tutaj przedstawiał. 30 tysięcy złotych było przeznaczone na konsultacje z mieszkańcami. Czy te pieniądze zostały już wydane? No wiosę się, że mam członkowie też tego miasta, także to nie tylko warty, ale też członkowie mieszkańcy tej gminy i tego powiatu. Dziękuję. No bo tutaj był pan taki zarzut od przedstawiciela mieszkańców. Proszę państwa, ja powiem może trochę ogólnie, ale nie było chyba jeszcze w Polsce, a w ogóle w mieście tak wirtualnej uchwały i tak wirtualnej ustawy. Tu to te wyliczenia, które przedstawił urząd, ja się przyglądałem tutaj panu prezesowi, który jest tutaj fachowcem, prawda, ze spółki ASA. Ja nie widziałem na jego twarzy jakiegoś zdumienia w tych liczbach, chyba że się mylę. To znaczy tak, ja powiem państwu szczerze, z otwartą przyłbicą zagłosowałem za tą ustawą. Dlaczego? Dlatego,
że obojętnie, czy tam by była stawka 6,50 czy 12,50, to efekt jest taki, że my dalej tego nie wiemy. Ale jedną rzecz jest na 100% pewne, co Państwo mogą zaproponować. Ja to teraz sobie powiedziałem. Ja dlatego zagłosowałem za, ponieważ to jest wszystko tak wirtualne, że to musi być wyrykowane. Jeszcze nic z Państwa nikt nie zapłacił według tej nowej stawki. To jest po pierwsze. A po drugie, każda z tych rzeczy, tak jak tutaj była przedstawiona jako kalkulacja, to po wprowadzeniu my od tego jesteśmy, żeby każdy grosz tam sprawdzić. Jestem przekonany, że przy tak bulwersującej sprawie każdy grosz z tych wszystkich działów, które przedstawiał tutaj pan naczelnik, będzie sprawdzony i przez urząd, i przez radę. I to, o czym mówił pan przewodniczący. I wtedy będziemy mogli naprawdę stanąć twarzą w naszej takiej dyskusji. Przecież my nie chcemy nikomu, nikt nie chce, żeby te opłaty były jak wielkie i nikt nie chce, żeby na tym zarabiać. Na tym zarabiać nie można. No i naprawdę cała nasza dyskusja można by się sprowadzić do tego, że my jesteśmy przy wirtualnej ustawie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, dziękuję. Korzystając z obecności naszych gości, kto by miał jeszcze pytania do Pani Barbary, która Pana umówiła, oczywiście do wszystkich pozostałych, bardzo proszę. Tutaj były pytania po tej stronie jeszcze. Tak, bardzo proszę tutaj. Mimo, że pierwszy był wywołany Pan Burmistrz do odpowiedzi, prosiłbym o po prostu wyjaśnienie sprawy. Było 2014 roku, mają zlikwidowane wszystkie wysypiska śmieci, nie? Wiadomo, że jedne w Lipiu jest po prostu jedną bombą, nie? To w Sanoju spełnia wszelkie okoliczności, że może działać. Nie wiem, jak w tej chwili działa, no ale trudno. Trzeba było to jak sprawdzić. A wiadomo, że Komisja Europejska znowu Polskę skarży o wody, nie? Nie wiadomo, jak ta sprawa wygląda odnośnie oczyszczania ścieków, nie? W Lublińcu, bo wiem, że Starowski Górak, byłem osobiście, oglądałem ją, jest modernizowana. Na pewno pani radna z Sejmiku Śląskiego może to potwierdzić. A idąc dalej, skorzystając, że pan Wrona tu jest, czy Dąbrowa Górnicza nie może być po prostu przykładem do utylizacji odpadów? Prawdopodobnie tam jest budowana. Chodzi o sprawę wysypiska w Lipiu. Sytuacja jest taka, że te dzierżawy od miasta spółka, w ogóle to była bardzo dziwna sytuacja, bo teren jest na terenie, znaczy teren wysypiska to gmina Pawłonków. Z tego co wiemy, dzierżawca tego terenu, właściciel firmy ITOŚ, to chyba firma ITOŚ jest zarządzającą, ma pomysł, żeby wybudować regionalną instalację. Wiadomo, że w tej chwili jedyna regionalna instalacja jest w Częstochowie, znaczy w Sobuczynie. Natomiast wiadomo też rzeczą jest, że koszty, znaczące koszty dowozu tych frakcji nie wyselekcjonowanych, czyli to wszystko, co będzie musiało jednak trafić na składowisko odpadów, to są znaczące koszty. Więc na pewno byłoby dobrze, żeby taka regionalna instalacja powstała blisko Lublińca, ale powiem tak, to są bardzo trudne decyzje, bo jak Państwo wiecie, tego typu inwestycje wymagają szeregu opracowań i tak dalej. I właśnie tutaj decyzje województwa w tym zakresie określające, że do danej instalacji musi być przyporządkowanych określoną liczbę mieszkańców. Z tym by był duży problem. Bo nie możemy niestety wyjść na przykład województwo opolskie, bo tutaj jest to granica województwa uniemożliwia, więc jest problem. To nie jest taka prosta sprawa. Jeżeli ludzie się nie interesują, to co? Obojętne im to jest? Więc od kogoś trzeba zacząć. Świetnie, że zaczynamy od nas. Bardzo proszę. Ale chodzi mi o to, że na przykład dwa lata temu na Boże Narodzenie robiliśmy paczki dla bardzo biednych ludzi tutaj w Lublińcu. I na przykład była jedna rodzina, która jest 9 dzieci, jest samotna matka. Mieszka w domu, nie wiem czy to jest prywatny dom, ale wiem, że ten właściciel tu nie mieszka, mieszka gdziekolwiek idzie dalej, więc on nie będzie płacił za śmieci. Jeszcze tam kilka rodzin jest. Teraz jest 10 ludzi w tym.
teraz każdy z nich będzie płacił po 9,50 w tej sprawie 100 zł na miesiąc. Teraz, jak się okazuje, że w tym domu jakaś jedna rodzina nie będzie segregowała śmieci, więc oni muszą płacić wtedy po 19 zł. 10 osób, 19 zł to jest 190 co miesiąc. Tam jest taka bieda, że oni nie mają co jeść, bo im ludzie pomagają. Więc jak to będzie rozwiązane? To nam się najbardziej rozchodzi. Jeszcze chodzi o ludzi bardzo biednych, samotnych. Oni, ja wiem, że on gdzieś tam mieszka. Dla ludzi niektórych nawet 10 zł, czy 19 zł, bo staruszka, czyli na jak ona ma tam 300-400 zł, to będzie tragedia dla niej, czy ona ma śmieci. Kto będzie później za to płacił? Jeśli dana rodzina nie będzie płaciła, no to jest podatek, nie zapłaci, więc można ją podać później do sądu, bo jest niezapłacony, przyjdzie komornik, co innego z tego domu. Jak to będzie rozliczone? Nie o, nam o to właśnie chodzi. Nie, ja rozumiem, że może ta 9,50 dla jednej osoby to jest nic, ale dla drugich rodzin, które są bardzo biedne tutaj, to będzie dużo, więc proszę nam to powiedzieć. Panie burmistrzu. Więc odpowiadając wnowu na to pytanie, powiem w ten sposób. Podobna sytuacja jest w wielu przypadkach, na przykład dotyczących podatku od nieruchomości i też te osoby my nie ściągamy od tych osób, wiedząc o tym, że sytuacja jest tragiczna. Oczywiście wtedy taka osoba występuje i może uzyskać umorzenie tych zaległości. Oczywiście to jest problem i widzimy ten problem, dlatego ten system obniżania, ale w takim przypadku nawet obniżenie tej stawki, nie wiem, o 30% czy nawet 90% nie rozwiąże tego problemu. Więc tutaj trzeba się zastanowić, jak poprzez system socjalny pomóc, bo to się da zrobić. Tylko, tak jak mówię, to będą na pewno korekty, które będzie ta ustawa wymagała i ja tu nie mam żadnych złudzeń, żeby ją w ciągu najbliższych dwóch lat mieć, a będzie parę lat ją poprawiał. Natomiast ten problem musimy jakoś rozwiązać. Ja się całkowicie z panią zgadzam. Ja uważam tak, że Śląskie to zasługuje na uwagę. Z tej prostej przyczyny. Mamy najmądrzejszych ludzi w Polsce. Czego to wynika? Mamy najwięcej uczelni. Mamy najwięcej magistrów. Mamy najwięcej ludzi, którzy siedzą w parlamencie. Mamy. W Senacie, w Sejmie. I jednocześnie technologów, bo dobrych technologii. Ja nie sądzę, żebyśmy mieli tak słabą głowę i nie potrafili ominąć prawa, bo ustawa tak naprawdę. Nie ma takiej ustawy. Jeżeli chodzi o te rodziny wielodzietne, o tych, którzy są rzeczywiście w trudnej sytuacji, takiej materialnej, biedzie po prostu. Bo tak, ja sobie zapisałem takie słowa, bo to zapamiętałem z tego pana wystąpienia. I to dla mnie jest ważne, tak, bo pan powiedział pan, nie słowa, a czyny są najważniejsze. Ja trzymam pana za słowo, za to, co pan powiedział, że tymi osobami też się zajmę. Dziękuję. Takie osoby powinny korzystać z szeroko zakrojonej pomocy społecznej. MOPS funkcjonuje. I tam są możliwe pewnego rodzaju rekompensaty finansowe. Ale chciałbym, żeby to było zrozumiane, że Rada nie może patrzeć na to w ten sposób, że my to rozwiązujemy, te bardzo szczególne przypadki, na etapie ogólnym. Chodzi o to, że to jest tak jak, proszę Państwa, z wodą w mieście. Cena wody może być niższa. Rada może ustalić, że ona będzie po prostu niższa, ale koszt tej wody i tak będzie ustalony wyżej, dlatego że on musi wynikać i odpowiadać kosztom rzeczywistym. Tak samo jest z tym podatkiem śmieciowym. Ale znacznie zdrowszą sytuacją jest dla funkcjonowania miasta i gminy, jeśli my opieramy się na rzeczywistych kosztach i tworzymy warunki ogólne, które obowiązują, powiedzmy, dla 85% populacji, a te szczególne przypadki załatwiane są w sposób inny. I tak to się powinno odbywać. I muszę powiedzieć, że jesteście jednym z nielicznych samorządów, które otwarcie dyskutują na bardzo ważne i trudne tematy dotyczące bezpośrednio życia, no a co za tym idzie i finansów. Także ja bardzo dziękuję za zaproszenie, za możliwość przekazania tych rozwiązań prawnych, które w województwie robimy, żeby Państwu przysłużyć się do dobrych decyzji. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Jeżeli będzie następna debata, to serdecznie zapraszam. Ja jestem dumny, że jestem burmistrzem Lublińca,
miasta, w którym naprawdę mieszkańcy czują, co to jest samorządność. Ilość organizacji, które współpracują. I jak jest problem, drogi, to przychodzą do burmistrza, rozmawiamy kilka godzin, spieramy się, czy tak, czy tak. Zawsze jestem do Państwa dyspozycji. Bo ja mam świadomość tego, że zostałem wybrany przez mieszkańców nie po to, żeby być ważnym, tylko żeby Państwu służyć, bo taka jest rola zarówno moja, jak i wszystkich radnych wybranych w wyborach. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Brawa dla nas wszystkich, bo wszyscy tutaj dziękuję.